Dawno, dawno temu. Tak, że nikt już tego nie pamięta. Ja pamiętam. Pamiętam, jak pewnego dnia ojciec królewny postanowił oddać ją za mąż. Nieważne komu, byleby się jej pozbyć z domu. A piekielny miała charakter. Proszę stąd wyjść! Wyjść, wyjść natychmiast! Nie wyjdę. Mam swoją godność. Dobra, tak was mi do ojca! O Boże, słucham. Dawaj tu na scenę! Migiem! Honorato, nie przy ludziach. Ja mam swoją godność. Ty nie masz godność! Godność ma narrator. Tak, tak. Godność mam po ojcu. Bardzo stara godność. Widzisz? Bardzo stara godność. Tak, stara. Stara, tylko ty jesteś stara. Wyjdź, wejście za mąż. Wyjdź, wyjdź natychmiast. Ani mi się śni. Ła, to boli. Nie możesz kopać narratora. No nie, on ma swoją godność. Narrator, nie chcę ci powtarzać, ukiwał tylko głową. Tato, ja muszę wyjść. Teraz kop się sam. Honorata wychodzi, a teraz wchodzi służący Pascal. Pascal ma godność po pradziadku. Za dużo wiesz. Co jeszcze pan robi? Córka mnie kopie. Ofe. Mijały godziny. A król wciąż kopał się po nocach. Ojciec! Zmieńcie nogę! Oż kto mi dał taką córkę? Trzeba ją oddać do poprawczaka. Na te słowa przed służący Pascal, który podsłuchiwał pod drzwiami. Za dużo wiesz. Tam jest wychowawcą. Pan Romek. Ofa. Dlaczego? Pan Romek nie jedną królewnę wychował. Pamiętasz Ludmiłę? Niedobry przykład. Ludmiła siedzi za porwanie Karency z amerykańskimi królewiczami. A to dziwne. A królewna Mogiłka? Fatalny przykład. Siedzi za zabicie ojca. Ponoć zemściła się za oddanie do poprawczaka. O rany rety. Tu następuje pauza, w której król oblewał się potem ze strachu. No mogłeś tego nie mówić. Przecież mam swoją. No... Trochę mam tego. Nie mam. Nie. Trzeba ją natychmiast wypuścić z poprawczaka. Pascal już czekał pod drzwiami. A ja za dużo wiem. Jeśli panią uwalnia. Uwalnia. Ofe. Ojej. A jak Honorata mi poderżnie gardło? Nie wiem, czy gardło, ale coś na pewno poderżnie. Właśnie idzie tutaj z nożem. Dzień dobry, Honoratko. Prawo nóżkę kobie lewo, lewa kobie prawo. Wiesz co, tato? Ty nigdy nie miałeś godności. Postanowiłam właśnie... Honorata postanowiła właśnie przeprosić ojca. Co? Honorata postanowiła przeprosić ojca. Czyś ty zdurniał na koniec bajki? No mów, że go zabijam, mów! Ponieważ pokochała Pascala, a on pokochał ją. Afer! Afer! I postanowili się pobrać. Nie! Ponieważ tak powiedział narrator, który za dużo wie. I wie, kto naprawdę porwał karetę i zabił ojca Mogiłki. Afer! O! No. Była zajęta oddzielaniem machu od popiołu i grochu od kapusty. Poza tym szyła, sprzątała, gotowała. Słowem była sprawniejsza i ładniejsza od pralki automatycznej. Miała więcej guziczków. Natomiast siostry Kopciuszka były brzydsze, bo nie miały guziczków, tylko zamki błyskawiczne. Przez co nie lubiły Kopciuszka strasznie. Kopciuszek, ty brudasie! Ty kocmołu! Ty wsiurze! Ale jest już. 5 minut drogi konikiem garbuskiem od chatki Kopciuszka mieszkał książę na zamku. Książę był kawalerem i szukał żony. Nie ma, nie ma. Nigdzie nie ma. Postanowił więc wydać bal, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopciuszka myślały, że są pięknymi pannami, dlatego zaczęły się szykować na bal. No ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą, przez co na imię jej było Macocha. Macocha miała wszystko na haftki, przez co była brzydsza od wszystkich, nie wspominając pralki automatycznej. Kopciuszku! Niech Kopciuszek odpracuje swoją siostrę na bar! Tak,
nie mów do mnie pani matko, a jeżeli już mówisz pani matko, to nie mów pani matko, tylko pani matko. Tak, pani matko. No. O, ja biedna sierota. Właśnie, sierota. Zapomniałam wyłączyć żelazko. Kopciuszek! Ciao, wiaro! Ty nie dojdą! Ciao, fermo! Ale jestem przykro. Kopciuszek bardzo się rozpłakała. Płakała, płakała, aż zrobiła się noc. Siostry z macochą były już na balu, a Kopciuszek płakała jakby bardziej. I byłaby się odmodliła na śmierć. Ale co to? Pojawiła się wróżka. Chyba dobra. Opaś? Jeżeli już mówisz matko chrzestną, to nie mów matko chrzestną, tylko... Matko chrzestną. No, wcześniej na bal? To na ciebie. Wróżka za pomocą sobie tylko znanych sposobów zamienia brzydką sukienkę Kopciuszka w ładną sukienkę Kopciuszka. A teraz idź na bal i załóż. A ty? A bo ty też. Jestem wdzięczna w tym ubranku. Pani. I pobiegła Kopciuszek na bal w butach, rozluźniając bezwiednie szczurki, które w krytycznym momencie wejścia ustanowiły przeskoczenie z butów i zmianę stanu cywilnego. Tymczasem na balu. Czy Kopciuszek już przyszła? Stop, to nie ta scena. Matka z brednymi córkami starczy, proszę. Czy matka z brednymi córkami już przyszła? Tak, książę. A ta wredna z matką i siostrą? Tak, książę. A ta wredna z siostrą i matką? Tak, książę. To idę spać. Jeszcze nie. A która jest godzina? Za 5:12. Tańczmy, tańczmy szybko, bo mam mało czasu. Orkiestra, coś szybkiego, proszę. Książę bardzo się zdziwił i poszedł spać. Nazajutrz w domu Kopciuszka jakby się zmieniło. Kopciuszek, chcesz czekolady? Chcę. To ryku! Ale jest mi przykro. Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał bucik wszystkim kobietom. Gdzie są te wszystkie kobiety? Nie ma. Wpadł do domu Kopciuszka i dalej szedł przymierzać bucik. Na macochę. Za mały. Na pierwszą siostrę. Za mały. Na drugą siostrę. W sam raz. Czy to twój bucik? Nie, ale pasuje. Właśnie siostrę. I wzięli. Ale jest mi przykro. Dawno, dawno temu, daleko, daleko, król miał córkę. Była bardzo ładna i dlatego wszyscy mówili: o, jaka niepodobna do króla. Miała ładne oczy, ładny nos, ładne nogi, wszystko ładne, oprócz ojca. A miała dopiero 14 lat. No może 16. I kiedy obchodziła te 30 urodziny, to było tak. Zjechali się goście na urodziny do królewny, a salenizantki nie ma, więc ani wypić, ani zakąsić. Zanim królewna się ustroiła i umalowała, jeden czarodziej się obraził i wyszedł. Drugi się obraził i został. Było jeszcze dwóch, ale to były mameje bez charakteru. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Strasznie się szmacimy. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam.
Ale się napijemy na zęba. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? A królewna. Królewno, z okazji urodzin wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia oraz samych pogodnych dni. Życzę ci ja i mieczysła wraz z dziećmi. Dziękuję za to, jajo. Następnie. Królewna, niech ci Bozia da dużo zdrowia, dużo pieniążków i pięknego męża. A prezencik? A prezencik? Niech też da ci Bozia. Następny. Królewna, lubi spać? No oczywiście, co za pytanie. No to ci się ciągnie ze zna na wieki. Masz to puszkę. No, nie, ładnie wyszło. Królewna jest jeszcze taka młoda. A w którym raz wieku? W XIV wieku. Aha, to inaczej to kłócią. Nigdy nie zraźnisz. Oddawaj poduszkę. Ale mi zaimponował. No. Królewna, dawaj pisankę. Królewna? Masz stumę? Cholera. Znowu się wyśmaciłem. Tak się stało, jak powiedział czarodziej. Królewna nie mogła zasnąć, dlatego była taka trochę śpiąca. Przywozili królewicze łóżka, tapczany, poduszki, tabletki nasenne i serialki niebieskie. Ale najpierw, aż przyjechał królewicz brzydki jak noc. Ale pięknie ziewasz, królewną. Ale lepiej byś mnie odczarował, bo od tego ziewania tak mi się gęba rozciąga, że wyglądam jak siostra wieloryba. To jest cudowna kawa, do normalnego bufetu. O, już mi się nie chce. To teraz musisz mnie poślubić. No. Ale jestem brzydki. Widzę. Mam kurzajki. Trudno. Często się upijam. To zaraz miałeś z takim wyglądem. O, no faktycznie. Ale królewna nie wiedziała, że królewicz mu doczarował. Kiedy wzięli ślub, królewicz stał się piękny, zniknął platfus, a w miejscach kurzajek powszywany był podwójny esperan. No, jak ci się teraz podoba? No, teraz to mi się podoba. No, to się cieszę. A potem poszli do kina. Mieli blisko.